wiedzą. Cześć, witajcie. Z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z Oblicza Młodego Polskiego Rolnika na naszej zajebistej serii na Osinie. No i tak jak obiecywałem, kolejny odcinek ze żniw. Kończymy dzisiaj sobie żniwa. No, kosimy jęczmień. Zrobimy flecienie. Okej, jesteśmy po cięciu. Oczywiście komunikat, to pole nie należy do ciebie, towarzyszy nam. I musiałem ominąć, dlatego tam zrobiłem chwilę cięcia. No i tak dzisiaj, jak mówiłem, kosimy ostatnie pole, wykosiłem pszenicę poza odcinkiem i tamto jedno pole z pszenicą, co mieliśmy tam na tej górce zasiane. No i został nam tylko jęczmień tutaj. Nasieczkę walimy, bo wiecie, z jęczmienia sobie się nie powinno robić, więc stosuję się do tych zaleceń z Reala. No i co? W następnym odcinku, tak już zapowiem, że chyba będziemy sobie z prasu lecieć, ale to jeszcze nie wiem, znaczy nie z prasu, nie, przepraszam, nie będę spoilerował, co będziemy robić. Tu jesteśmy na takim polu, co, o, tutaj też jakieś ambony leśniczego, trzeba na jenotu uważać, więc z kombajnu lepiej nie wysiadam, ale podjechać czy coś to trzeba, no niestety. Mam nadzieję, że tutaj na tym dołku nie będziemy sypać, tylko gdzieś na górze, jak już. No jak na razie jęczmień nie sypie tak najlepiej, więc zobaczymy, ile w ogóle go się uda nakosić. Jak w ogóle się uda parę zbiorników nakosić, to cud będzie. No dzisiaj taki odcinek 15 minut ze względu na tamtym, że na to, że tamten był dosyć taki długaśny. No 30 minut nam wyszło tamtego, więc ten postanowiłem zrobić troszkę krótszy. No ale myślę, że wam się spodoba i taki krótszy. Teraz robimy to samo, to nie chcę robić znowu tego samego. Jak widzicie, kombajn się już upierniczył, słoma tutaj na podbieraczu się nabrała i trzeba będzie go później umyć po tych żniwach. No wiadomo, trochę pokosił. Więc pójdzie na zasłużoną przerwę sobie. No i tutaj już nie wykosę, no bo to wpisał, że jest to pole nie należy do mnie. No ciekawe dlaczego, jak tutaj posiałem normalnie wszystko, ja piszę mi, że pole do mnie nie należy. No, no i czekajcie, będę musiał tutaj jakoś chyba to zopać od innej strony. No sporo tego jęczmienia zostanie tutaj, bo to komunikat dotąd jest, że pole do mnie nie należy. No kurczę, ale ja się zastanawiam, dlaczego taki komunikat tutaj wywala. Możecie mi napisać, czy jakoś da się to naprawić, bo nie chcę kolejnego pola kupować, bo to jest za dużo. A ze względu, że to jest zbugowane trochę na odcinie z tymi polami, to naprawdę chciałbym, kurczę, zagrać realnie, wykosić cokolwiek, ale nie mogę, no bo po prostu się nie da, no. To mówię, jak chcieć można wiele, ale no, tu kolejny komunikat, że pole niby do mnie nie należy. Spróbuję sobie go złapać z tej strony, ten kawałek. No właśnie ten też spróbujemy sobie z tej strony, tak złapiemy mowy. Wiem, że nie powinienem mowy tak z headerem jeździć. O, z tej strony się udaje, więc dobrze, więc wykosimy jakoś to. No ale to powinno być, takie błędy powinny być poprawione moim zdaniem, no ale ja tu dużo nic nie zrobię. Ja chcę tylko wykosić swoje, to co moje i chcę stąd iść jak najszybciej. No, no. Tu powinno też się wtedy udać załapać. No ale tu sobie przejdziemy po sąsiadowym. Był tak zagregatowany, więc kurczę, myślę, że nic tam nie powiem. No jak coś powie, to powiem, że panie, pan żeś mi miedzę zabrał, pole do mnie nie należy, moje pole nie należy do mnie, no nie. I wtedy będzie wojna. Nie no, wojny nie wolno robić z sąsiadem. Nie, to taki Janów jest to, więc on to zawsze kradnie miedzę. No ale coś tu nie chce mi kosić, halo. I tutaj dopiero zapało. No trzeba właśnie wjechać z tej strony, zaraz poczekajcie. Tak za końcówką headera, bo może być, że jesteśmy na granicy tego pola właśnie. Oj, tutaj to się namęczę dzisiaj, no. No jak chcę to wykosić, moje w końcu moje. O, uda się. Tutaj nie wiem, jakieś samosiewy się zrobiło sąsiada na miedzy.
Więc to do mnie nie profi z tym nie wychodzić, to nie moja wina. Ja to tylko sprzątam. Z tego poprzeczniaka nam nasypało prawie cały zbiornik, można powiedzieć. No to się człowieku jeździ te skurcze na tych polach. 5 minut nam to zajęło normalnie. Dobra, kosimy dalej. Nie będziemy pitolić, bo to kurcze. Ale moim zdaniem to powinni naprawić. Na każdych mapach jest ten błąd, szczególnie na polskich, no nie, bo na zagranicznych jeszcze nie spotkałem się, żeby wywalało komunikat, że pole nie należy do ciebie, no nie, bo tam, no wiadomo, te mapy z chyba to są zrobione tak, żeby no, że nie mają tych błędów, no nie, jak mapa nie jest na odchowie, to już trzeba po prostu uważać. No, ośina się nie dostała, po 2 na chyba miała być na odchowie. Ciekawe dlaczego, ja wiem dlaczego, ale no nie, ja już nie wnikam dlaczego. Też nie narzekam, bo fajnie się na nich gra, no, nie, fajnie serię się prowadzi, jedna z takich klimatycznych polskich mapek. No, trochę błędów jednak jest, to nie, będę tutaj sypał chyba. Ale te błędy to myślę, że Linek naprawi w kolejnej wersji, czyli w osinie V4, która już będzie do 19, tak? O, tutaj na tym prostym chciałbym wysypać się. No, mamy pełno. Tak myślę, że tutaj dużo zbiorników nie będzie takiej wizy po tym polu. No ale ile by nie było, trzeba to skosić, tak? No jak nie skosimy, to to zgnije i co będzie? A ten sezon niestety chyba uprawy gnił. Znaczy, ja mogę wyłączyć to niby, ale to kurczę jakoś... Season to jest składek zrobiony, bo to nawet jak włączenie skali rośnie, to i tak na mnie bo wiem, że ten temat, bo grałem na bądkowej, to na sezonie V1, bo bądkowo V1 dokładnie, no i mi tam wszystko uschło, no nie, jak tego, no jak na czas nie skosiłem po prostu, no nie, i się właśnie zdziwiłem, że uschanie niby wyłączone, a gnije, no nie. Takiego jakoś mi tylko trzeba walnąć. Znowu coś takiego. Ojej. Znowu coś takiego rypniemy i będzie good good, myślę. Nie wiem, śmienia tak dużo nie ma. I oby nie było. Dobra, tak pewnie się uda 2 zbiorniki dzisiaj naciąć, bo chcę naprawdę taki krótszy odcinek zrobić, bo kurczę, długich odcinków nie ma co robić z tej samej pracy, bo wiem, że się zanudzicie. A tak to ja sobie pokoszę, wy coś sobie posłuchacie mojego pierdzielenia. No jak wiecie, to już tak, jak się takie długie odcinki nagrywa, to nie ma też co do gadania zbytnio, no nie? No można sobie pod O wyłączyć chudy, jak wiecie, i pod Alt H ktoś ma. Ale na oto się tylko przez konsolę wyłącza chudy. Trzeba mieć konsolę włączoną w farmingu. Myślę, że połowa ludzi wie, co to jest konsola, chociaż niektórzy się trafiają, że nie wiedzą, co to jest konsola. Ale ja nie będę tłumaczył już. Jest weteran farminga, jest, można powiedzieć. Mam 8 minutę. Że prawie połowa pola z nami, ale tak jeszcze za przyjazdy, myślę, że dopiero połowa będzie. No i idzie, fajna sieczka, fajne, w ogóle podobały mi się tutaj tekstury upraw. Każda się czymś różni. I to właśnie widać, no nie. Ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Fajnie się, znaczy bardzo, bardzo fajnie się tu gra. No i teraz takie pytanie, oczywiście chcieli do czasu jakiś odcinek z Pure Farmy dostać. Bo tam trochę też ostatnio zacząłem grać sobie na sejwie prywatnym, więc na sejwie tym, co nagrywaliśmy, też nadal jest. A warto by było coś nagrać, bo chcę do Techlandu napisać o DLC Oregon do Amerykana. Chyba żebyśmy z Amerykanem coś nagrali. To możecie napisać mi. Czy chcecie coś takiego? O kurczę, ładnie, ładnie sypie.
Znaczy nie, tak ładnie nie sypię, jak pszenica spała. Jęczmień i zajs jest od pszenicy, no nie? Zacznijmy od tego. Jęczmień jest zajs od pszenicy. Tak, Gani trochę zmęczony jest, ale dobra. Mamy 10 minut odcinka. Właśnie sypniemy. Mam połowę zbiornika, więc mogę się przeciąć. W ogóle dzisiaj tylko ma padać, więc ja bym chciał się pospieszyć trochę z tymi żniwami. Bo tu coś się zaczęło smużyć mi. Wiecie, podczas deszczu nie wolno kość z żadnym pozorem. Więc trzeba tutaj się streszać, by było. Myślę, że nic tam nie przeszkodzi dzisiaj w koseli i tego jęczmienia. Pewnie nie wszystko, pewnie wszystko nie wejdzie na wstrzepy, no ale byle chociaż część weszła, no nie? Wejdzie już dobrze. Dobra, to sobie nakręcamy, wjeżdżamy w kolejny. Co jest? Mamy 79% dopiero, więc o. To by można było na raz zabrać, ale pewnie nie zabierzemy. Mi się nawet na skupie będę jechał, bo tu nie ma co. To się wykosi, tutaj się zakończy odcinek na tym polu, tak myślę, bo to na pewno się zmieści na przyczepy i w ogóle. Więc nie ma co cudować, tylko trzeba tak właśnie zrobić, bo was tu zanudzę naprawdę. Już dwa odcinki z kofenia, no nie. Dobra, jedziemy sobie. 99% to kurczę. To już mamy pełno. Zakładam, że jeszcze 4 przejazdy będzie, mniej. No zobaczymy, czy Zetor sobie pod górkę poradzi. Oby. Nawet ta górka nie jest jakaś taka duża, no nie? Oj, czy gadżupi rosło trochę. Znaczy w ogóle ile nakłosimy przez te 4 przejazdy. No może trochę więcej niż 4, zobaczymy. Tutaj nam nie wejdzie dużo, pewnie zostanie 80% w zbiorniku. Znaczy 50% pewnie zostanie. A, 75% zostało. To nie za dobrze. A sobie już odpalę maniany. No, szybciej się będzie sypało. No o wiele szybciej się sypie, więc dobrze. Dobra, zamykamy to rurę i kończymy to pole kosić, bo to już koniec dnia i wtedy deszcz się zanosi, jak widzicie w prognozie, szybki tutaj na podglądzie, więc kurczę, trzeba to skosić by było, no nie? Takie moje zdanie jest. Myślę, że się uda, na pewno się uda, tylko że kurczę, z tymi żniwami to tak zawsze, że się nie wyrabi człowiek albo że tego, no nie? Albo że pogoda się popsuje. A jak na dworze jest po prostu ta pogoda, tak już mamy się w farmingu po prostu zmieniać. Oj. A akurat 4 przejazdy, mówiłem, że się wyrobimy w tych 4 przejazdach. Dobra, jedziemy dalej pod górę teraz z klasą. Klasa ma też trochę, widzę, nie tak lekko pod górę, ale tutaj
na licznikach, od w ogóle teksturę, tak jak w 15 głowie się nakłada na tego. No, na w te zegary się nakłada tekstura po prostu, jak się światło zapala. Więc to jest bardzo realny pomysł. Mod w tych czasach jest bardzo zaawansowany, jak widzicie. Mówię, taka miniatureczka dla odmiany. O, cyk. Ojejku. Dobra, wdamy. Kończymy to pole, panie i panowie. Chyba to wszystko na wszczepy się wysypie, wiecie? Mam dopiero, teraz będzie 50% tak około, myślę. Jak się nie wsypie, to trudno się mówi. Dobra, szybko hyder, nawrotka, pyr. Kurczę, że jakieś słowo na tym podbieraku się nawet zbierało, bo... Trzeba tu nagarniaszy. Będzie trzeba wyczyścić sumy. Nie wiem, czy się kaferem wczyścić, czy czym, możecie napisać w komentarzu. Mam ogólnie 16 minut odcinka. Może mało zacznę podsumowywać. No dzisiaj sobie pokosiliśmy. No ale nie będę dłużej przedłużał, bo to i tak was zanudzę tym, wiem o tym. Skończyliśmy sobie żniwa. W następnym odcinku chyba pojedziemy sobie z prasy, albo nie wiem co będziemy robić. No i co, ze żniw to by było tyle. No jeżeli taki szybki odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subika. No a tymczasem ja się będę za mną żegnał. Do następnego, trzymajcie się, cześć.